Dzień dobry. Serdecznie wszystkich witam w ramach Wiosennej Akademii Muzyki, projektu realizowanego przez Europejskie Centrum Muzyki Krzysztofa Pendereckiego oraz Fundację My Way. Bardzo się cieszę, bo już widzę, że dość dużo z Państwa na ekranie mam podgląd, kto przybywa, więc bardzo się cieszę, że Państwo znaleźli troszeczkę czasu. Ale że tego czasu nie mamy zbyt wiele, a problematyka związana z obojem jest bardzo szeroka i od razu powiem, że w ciągu tej lekcji nie zdążymy się nauczyć wszystkiego. Nie wszystko będę w stanie powiedzieć, ale parę ważnych aspektów na pewno poruszymy. Czy mogę grać lepiej, bo taki podałem tytuł, czy, żeby taki można powiedzieć prowokujący troszeczkę? Oczywiście, żeby nie przedłużając tego aspektu, każdy może zagrać lepiej. Czy profesjonalista, czy uczeń, czy student, każdy z nas może grać lepiej. Ale jak to zrobić? Można powiedzieć, że z jednej strony bardzo prosto, bo używając dość dużo czasu do pracy z instrumentem. Ale ten sam czas to nie wszystko. Do tego jest potrzebne mądre ćwiczenie, mądre granie, pedagog, który pomoże i motywacja do ćwiczenia, żeby ta ilość ćwiczenia nie nudziła się nam, żebyśmy mieli jasno określony cel. Więc tak naprawdę 90% zależy od tego, w jaki sposób wykorzystujemy czas, 90% zależy od ilości pracy włożonej, a 10% można powiedzieć, że zostaje nam na różne inne aspekty, między innymi troszeczkę na talent, troszeczkę właśnie na pedagoga, troszeczkę na instrument, na jakim pracujemy, na strojki, na których mamy okazję grać. O strojkach chyba dzisiaj nie będziemy mówić, bo to jest temat rzeka. Sami Państwo wiecie, że można by 2 tygodnie spędzić na takim obozie strojkowym i wcale tematu nie do końca wyczerpać, więc przejdę do kolejnych zagadnień. Od razu powiem, że sobie zapisałem niektóre na kartce, żeby jakoś systematycznie kontynuować to, co zamierzam. Więc co jest najważniejsze? Aby dobrze wykorzystać czas przy instrumencie, trzeba opracować własny system pracy oraz motywacji do niej. Każdy z Was jest na innym etapie nauczania, każdy z Was jest z pewnością w innym wieku. No nie będę nawet zaglądał właśnie do końca, kto jest, bo by to dużo czasu pewnie zajęło. Ale niezależnie od tego musimy ustalić sobie, po co gramy, jaki cel chcemy osiągnąć i do czego zmierzać. Czy tym celem jest kariera solistyczna, czy może kariera kameralna, czy może praca pedagogiczna, czy praca w bardzo dobrej orkiestrze. Co by to nie było, to już bez względu na to, w jakim wieku jesteście, można sobie założyć, że muszę w tym kierunku iść i w ten cel, żeby na co dzień widzieć. Ja pamiętam za moich czasów, jak były zespoły rockowe, no to wieszało się nad łóżkiem plakat. Można powiedzieć, że można by znaleźć sobie takiego swojego idola czy przedstawiciela świetnie grającego na instrumencie i gdzieś znaleźć może plakat z nim, może plakat z samym obojem, może właśnie plakat orkiestry, żeby gdzieś to było, do czego dążymy, że kiedy się będziemy kładli spać, kiedy się będziemy budzić, żeby sobie zaglądnąć, tak, jestem na drodze, jeszcze mi troszeczkę brakuje, ale zmierzam właśnie tam. Oczywiście te cele po drodze mogą się zmieniać, będą z pewnością coraz ambitniejsze. Niemniej jest to dość ważne. Teraz motywacja, w jaki sposób ćwiczyć, to jest też ważne zagadnienie i tu bym polecał opierać się na literaturze, że oprócz tego, bez względu też na wiek, można starać się już dobierać sobie źródła, które będą podpowiadały, jak tę motywację zdobywać. Oczywiście ta motywacja może z różnych rzeczy wynikać, ale źródła sportowe, niedocenione można powiedzieć przez muzyków, chociaż przez tych sprytnych ja z pewnością tak, one dzięki temu, że w sporcie można powiedzieć, niestety tak jest, ale dużo większe pieniążki, zresztą to Państwo dokładnie wiecie, ile kosztuje piłkarz Barcelony, ile kosztuje Lewandowski, że tam dużo więcej środków się przeznacza na badania, jak uniknąć tremy, jak dążyć do celu, jak zobaczyć motywację i tu od razu bym polecił jedną z takich pozycji, tych pozycji jest bardzo wiele, ale jedna z takich ciekawych, która być może otworzy oczy i taką drogę do poszukiwania następnych, jest książka Psychologia dla sportowców. Od razu bym poprosił, jeżeli możecie Państwo, może mieć ze sobą jakąś karteczkę, ołóweczek, żeby niektóre rzeczy notować, bo może komuś z Was się to akurat przydać i się tym zainteresuje. Psychologia dla sportowców autorstwa Kostas. I to chyba wystarczy, Kostas przez C. Ja to może pokażę, nie jestem pewien, czy będzie bardzo dobrze widać, ale w razie czego można, myślę, że większość z Państwa w jakiś sposób jest w stanie mnie znaleźć też na Facebooku, czy w inny sposób, ja mogę to indywidualnie też podać. Ja tylko przeczytam parę dosłownie faktów, żeby nie przedłużać z rozdziału treści. Motywacja, pewność siebie, lęk, nastrój i emocje, koncentracja, wizualizacja,
siła dźwięku nawet tu jest. Proszę Państwa, no można powiedzieć, że to jest jakby stworzona dla muzyków pozycja, a jest stworzona dla sportowców. To jedna z pozycji. O następnych będę troszeczkę później mówił. Teraz, co można zrobić? Oczywiście motywować się nagraniami. W tej chwili żyjemy w dobie, gdzie jest nieograniczona ilość wspaniałych nagrań, czy to płytowych, czy na YouTubie, czy w jakikolwiek inny sposób można, przez Spotify. Można powiedzieć, że chyba by brakło życia, żeby wszystko móc przeanalizować. Są wspaniałe nagrania, nawet archiwalne z czasów, kiedy po raz pierwszy na przykład oboiści byli rejestrowani na mikrofon. Ja powiem szczerze, że mam możliwość i słyszałem nagrania oboiści z 1905 roku, to można powiedzieć były początki nagrań, bo pierwsze nagrania takie prawdziwe, można powiedzieć płytowe, powstawały w 1890 roku około, a od 1905 roku już można wiedzieć, jak oboiści brzmieli, jak się posługiwali frazą, jakim dźwiękiem dysponowali. Oczywiście jakość tych nagrań nie jest idealna, ale można dużo wywnioskować i czerpać z tego też jakąś wiedzę. Z celów. Wymieniliśmy ten najważniejszy, ale oczywiście nim dojdziemy do tego najważniejszego, no nie można bez innych celów, tych mniejszych, funkcjonować, bo one nas czekają. Tymi mniejszymi celami są audycja, egzamin, koncert, konkurs. Też trzeba, powiem szczerze, do każdego z nich się specyficznie przygotować i ustalić sobie, po pierwsze zapisać sobie najlepiej też w jakiś taki sposób na co dzień widoczny, kiedy to wydarzenie ma się odbyć, jaki jest do niego termin i swoje przygotowania tak ustawić, aby 3 tygodnie przed tym wydarzeniem być bardzo dobrze przygotowanym. Ten bufor 3-tygodniowy jest niezbędny po to, aby zdążyć sobie te utwory, które potrzebne nam są do czegoś, ograć lub gdyby się zdarzyło, nie daj Boże, że się rozchorujemy i wtedy nie zdążymy rzeczywiście przygotować tak, aby się chciało. A przygotowanie z kolei to jest jedna z najważniejszych rzeczy, która powoduje, że możemy uniknąć tremy w takim w większym stopniu. Bo unikać tremy całkowicie chyba do końca nie można. Trzeba się z nią zaprzyjaźnić, polubić ją, zrozumieć, wiedzieć, na czym ona polega i zaakceptować. Caruso, wspaniały, świętej pamięci oczywiście, tenor światowej sławy, pamiętam, mówił o tremie w ten sposób, że jeżeli ktoś twierdzi, że tremy nie ma, to albo kłamie, albo jest wariatem. I chyba coś w tym rzeczywiście jest. Więc z tą tremą się trzeba zaprzyjaźnić, ale dzisiaj powiem szczerze, chyba nie zdążymy tematu tremy całkowicie rozwinąć, bo to jest też temat rzeka, jest bardzo indywidualny i miałem też nawet studentkę, która pisała pracę magisterską, o tym pozdrawiam zresztą, jeżeli jest tutaj z nami pani Justyna Komorowska, więc tam się można było bardzo wiele rzeczy dowiedzieć, aczkolwiek nawet one nie gwarantowały, że można się było pozbyć. Czy to predyspozycje, czy umiejętność podejścia do naszego zawodu, to wszystko tu jest ważne, ale niemniej najważniejsze jest bardzo dobre przygotowanie, odpowiednio przygotowany stroik i instrument, żeby można było wyjść na estradę i się muzyką chwalić, a nie bać się tego występu. Te 3 tygodnie oczywiście potem dojrzałem, tak jak w życiu artysty, już nie zawsze mają miejsce ze względu na dużą ilość koncertów, ale do tego też artysta przywyka i w pewnym momencie, jeżeli tych koncertów jest dużo, to czuje się też w nich takie muzyki jak ryba w wodzie. Niemniej dla młodzieży to jest, i dla studentów to jest rzecz niezbędna, wcześniej się przygotować i ogrywać. To jest jeden z najważniejszych czynników, w którym można wyeliminować tremę. Kolejna rzecz to jest dobór repertuaru. Jak możemy dobierać sobie repertuar, żeby dobrze się czuć z nim na estradzie? Oczywiście, częściowo repertuar jest dobierany na podstawie konkursów, na które się wybieramy. Dlatego nie jestem zwolennikiem występowania na bardzo wielu konkursach w ciągu roku. Można powiedzieć, teraz jest taka moda, że gdzie tylko się pojawia konkurs, to uczeń zresztą taki bardziej zdolny jedzie od jednego konkursu na drugi. Niektóre są bardzo łatwe, niektóre są trudniejsze. Z jednej strony to motywuje do pracy, bo każde przygotowanie do konkursu to jest jakaś praca włożona w instrument i po takim przygotowaniu, nawet aby się tam miało ostatnie miejsce, to i tak się gra lepiej, więc warto, ale nie w zbyt dużym zakresie, gdyż trzeba znaleźć czas na ćwiczenie warsztatu. Teraz wracam do doboru repertuaru. Powinniśmy go dobierać tak, jeżeli mamy wpływ na to, czyli to są egzaminy, przesłuchania może nie, bo tam jest wybrany najczęściej, ale egzaminy, koncerty własne, recitale. Program taki, aby nie był dla nas za trudny, żeby żaden z elementów nie przekraczał naszych obecnych możliwości,
bo co to będzie potęgowało. Z jednej strony będziemy się na tym utworze rozwijać, a z drugiej strony zawsze nam gdzieś tam w głowie zostanie, tu jest to trudne miejsce, którego boję się do niego dojść, bo tam się mi z reguły coś wydarza. Więc nie na programie, proszę Państwa, robimy technikę i umiejętność gry. Robimy to wszystko na wprawkach, ćwiczeniach, etiudach, gamach. Na tym tworzymy naszą bazę, która ma być bardzo stabilna i być coraz szersza, tak żeby bez problemu potem do utworów podchodzić. A utwory mają być takie, żeby grać je z przyjemnością. I dlatego od razu mówię, że ktoś zdaje jakieś egzaminy wstępne, zawsze lepiej troszeczkę wypadają osoby, które wybierają troszkę łatwiejszy program, ale się z nim w nim bardzo dobrze prezentują, niż osoby, które chcą zaimponować trudnością repertuaru, ale sobie z nim nie radzą. Także to bardzo ważne, proszę to o tym pamiętać i to na całym świecie jest chyba ta sama zasada. Dobór repertuaru oczywiście musi być dobierany indywidualnie, powinien w tym pomagać nauczyciel, tak żeby to też nawiązywało do etapu, na którym ktoś się znajduje. Oczywiście też występ, w którym do tego jeszcze tylko powrócę na chwileczkę, że jeżeli występujemy obojętnie, czy przesłuchanie, czy konkurs, czy egzamin z repertuarem, który przekracza nasze umiejętności, to jest też generowanie stresu, a ten stres no, to są takie cegiełki, które w sobie odkładamy i które w pewnym momencie mogą nas paraliżować w jakiekolwiek wejście, nawet z łatwiejszym repertuarem, więc jak się tylko da, to staramy się tego unikać. Od tego, tak jak przypominam, od tego są wprawki i różne ćwiczenia. Jak sobie zorganizować dzień pracy z instrumentem? To jest bardzo złożona sprawa. Ja bym potem bardzo chciał powrócić, mam nadzieję, że nie zapomnę o tym, żeby opracować jakiś fragment utworu, jak go ćwiczyć, bo tu też bardzo często błędne podejście jest pedagogiczne, że szybkie fragmenty utworów ćwiczymy bardzo wolno. To Was może troszeczkę ucieszę, że nie do końca tak z tym bardzo wolnym ćwiczeniem jest, ale do tego dojdziemy. Jak sobie zorganizujemy pracę codzienną? Też fajnie by było na tej tablicy, na której mamy już to zdjęcie orkiestry, mamy jakiegoś oboistę, pod spodem mamy półeczkę z płytami tego oboisty albo tej orkiestry, żeby tam też się znalazł taki albo notes, albo kartka z planem naszego ćwiczenia na cały tydzień albo na cały miesiąc. Może o roku nie wspomnę. Jest to też jedna z form motywacji. Jeżeli widzimy, że w danym dniu poćwiczyliśmy na przykład 3 godziny, w innym 2, w innym 4, to jeżeli w jakiś dzień lub dwa nie poćwiczymy w ogóle, no to jakoś nam będzie przeszkadzało, że szkoda, że straciliśmy swoją szansę. Jeszcze trzeba pamiętać o tym, że jak nie poćwiczymy te 2 dni z jakiegokolwiek powodu, no to znajdzie się jakaś ilość oboistów, którzy ten czas przepracują. I można powiedzieć, tu troszeczkę jak w sporcie jest też takie ściganie się, jeżeli chcemy konkurować na konkursach, egzaminach, no to nasza konkurencja nie śpi. Oczywiście mamy się z nimi przyjaźnić, mamy jak najlepiej być na siebie nastawieni, ale jakby nie było, podobnie jak w sporcie ta konkurencja jest. Więc każdy dzień odłożenia instrumentu to jest takie troszeczkę tracenie albo przewagi, albo zbytnie się oddalanie od tych, którzy grają już lepiej. Dodam też, żebym nie zapomniał o tym, że raz w tygodniu, jeden dzień, kiedy sobie odpoczniemy w ogóle od instrumentu albo potraktujemy go zupełnie na luzie tylko i wyłącznie z przyjemnością, jest też dobry, ponieważ gra na oboju generuje różne problemy, między innymi z palcami. Obój jest ciężki, zwłaszcza dla młodszych ludzi i trzymając go na kciuku przez parę godzin dziennie, robimy sobie, można powiedzieć, częściowo krzywdę. Oczywiście tej krzywdy wcale sobie nie musimy robić, pod warunkiem, że kciuk odpowiednio wcześniej ćwiczymy, rozgrzewamy, a w czasie gry robimy sobie dość częste przerwy. Każdy moment, kiedy nas palec zaczyna boleć, powinniśmy odłożyć instrument i sobie troszeczkę rozmasować, poczekać, może herbatę zrobić, może zrobić przerwę na nauczenie się jakiegoś przedmiotu i do tego instrumentu powrócić. Najgorsze jest ćwiczenie na siłę, jeżeli musimy na przykład, właśnie to jest kolejny błąd, bo najczęściej jest tak, że zostawiamy utwory do przygotowania na ostatnią chwilę i nagle 2 tygodnie przed egzaminem, tu jeszcze nie umiemy na pamięć, tam to jeszcze nie rozczytane i nagle ilość godzin gramy naraz i zaczyna ręka bolać, wszystko się zaczyna sypać i w związku z tym też trema. Więc najgorsze jest rozwiązanie, jakie mogą być możliwe. Musimy być dużo wcześniej przygotowani, a przed występem wypoczęci. I tu też wtrącę wątek, który chciałem później poruszyć, ale go wrzucę teraz. Bardzo ważne jest w dniu koncertu, w dniu egzaminu nie grać już niczego szybko, próbować sobie tylko fragmenty, przegrywać wolno, nawet dzień wcześniej już nie grać bardzo szybko, nie doćwiczać już danych miejsc, tylko sobie na luzie potraktować swoją partię, może raz akompaniamentem przegrać, żeby być w dobrej formie, nastawieniu i można powiedzieć, tak się mówi troszeczkę w sporcie, w muzyce, na świeżości w dniu koncertu. I tego Wam życzę, bo to jest bardzo ważne.
Ale wracamy do naszego codziennego treningu. Ja sobie popatrzę tutaj na zegar, jak nam czas, bo jeszcze nic nie zagrałem, a chciałbym troszeczkę ćwiczeń wam pokazać, a czas nieubłaganie mija. Więc zaczniemy sobie od tego, że oczywiście przed podejściem do instrumentu możemy stroić 4 minuty, więcej nie trzeba. W tym czasie powinniśmy parę ćwiczeń takich ogólnorozwojowych sobie zrobić. Można sobie pomachać rękami, troszeczkę w lewo, w prawo, poruszać się, parę przysiadów zrobić, żeby nasza krew szybciej krążyła. Dzięki temu lepiej są dotlenione wszystkie nasze palce i tak dalej, one będą lepiej przygotowane do gry. Również oczywiście oddech trzeba w jakiś odpowiedni sposób sobie rozegrać. No i oczywiście ćwiczeń oddechowych jest całe mnóstwo. To jest, można powiedzieć, rzeka i temat również bez końca. Z drugiej strony trzeba pamiętać, że oddech powinien być w miarę naturalny, że my też nie powinniśmy cały czas o nim myśleć, że on musi być bardzo prawidłowo wzięty. Powinniśmy jak najszybciej wyćwiczyć tę metodę, że nabierając, wyobraźmy sobie, że zamiast powietrza otacza nas woda. Oczywiście to jakbyśmy byli rybami, no jakbyśmy byli ludźmi, to byśmy się utopili w tym momencie, ale my sobie tą wodę połykamy, wciągamy powietrze, ale wyobrażamy sobie wodę i teraz ta woda zalewając nas, ona się gdzieś tutaj zatrzymuje i tak samo z tym powietrzem. Znakomity pierwszy flecista filharmoników berlińskich powiedział, że jak on nabiera oddech, to czuje go aż w piętach. To jest chyba bardzo fajne powiedzenie i rzeczywiście powinniśmy, nabierając, czuć, że ono idzie na dół i się kończy gdzieś tam w piętach. Ja powiem szczerze, że jak sobie czasem gdzieś to pokazuję uczniom czy na kursach, to nawet mam takie wrażenie, że faktycznie czuję to powietrze w piętach. No nie jest to możliwe, ale ta świadomość powoduje, że tak, to chyba jest dobrze wzięty oddech. Oczywiście przepona jest taką membraną, która za pomocą mięśni okołoprzeponowych pozwala obniżać nam dolną partię płuc, otwierać ją w taki sposób, że to powietrze prawidłowo nam dojdzie do samego końca. W momencie nabrania tego powietrza nisko, nabieram, wstrzymujemy, zaczynamy dmuchać w taki sposób, żeby tu cały czas to napięcie minimalne było, że aby tak można powiedzieć, teraz nawet mam napiętą przeponę, to żeby można było mnie dość mocno uderzyć, a ja tu w ogóle żadnego bólu nie poczuję. Kolejna rzecz, to napięcie musi być takie, żeby nas nie paraliżowało. Zbyt mocne podparcie tak zwane przepony powoduje, że się bardzo szybko męczymy. Jeżeli mamy zagrać 45 minut recitalu, to w jaki sposób go zagrać, skoro jesteśmy tacy spięci, no przepona wspaniale jest podpięta, ale gdzie tutaj jakiś komfort grania? Tutaj też zazdroszczę pianistom, skrzypkom, którzy jak czasem obserwuję koncerty, nawet na kursach w Lusławicach, no cudowne są te koncerty, ale na przykład dwuminutowy krótki utwór na skrzypcach, kiedy wychodzi piękna dziewczyna, gra wspaniale, piękną frazę, długie dźwięki, jest widać rozanielona swoim dźwiękiem, pięknie gra. Po 2 minutach kłania się, wychodzi, przychodzi oboista, który można powiedzieć też równie pięknie gra romans Schumana i dźwięki jak zamkną oczy są cudowne, ale jak patrzę na niego, męczy się, jest jakby pod wodą, cały czas dmucha w stroik, żeby powietrze się nie zerwało, jest dużo większy wysiłek, więc całe nasze starania podczas ćwiczenia musimy kierunkować w ten sposób, żeby podparcie było odpowiednie, ale niezbyt wielkie. To zbyt wielkie podparcie będzie nas męczyć i będziemy mieć krótszy oddech, będziemy się szybciej męczyć ogólnie. Fajne ćwiczenie, żeby sobie zwizualizować, oczywiście tych ćwiczeń jest mnóstwo, bardzo fajnie wychodzą przy schylonej pozycji. Z takich ćwiczeń na siedząco, bo tutaj akurat tak siedzę, jest jedno z takich, to pamiętam chyba profesor Indermile z Niemiec proponował, że pochylamy się lekko, wypuszczamy powietrze, ale wbijamy sobie, można powiedzieć, dłonie. No oczywiście w zależności kto, jakie ma możliwości, ja mam dość dużo tu możliwości, żeby schować sobie tam palce w brzuchu. Wbijamy sobie, można powiedzieć, w okolicach pępka, gdzieś tam do środka dłonie, a wciągamy powietrze całkowicie, żeby go tam nie było, wypuszczam, znaczy jak nie ma, to zaczynam nabierać, ale w taki sposób, żeby te palce wyskoczyły, czyli coś takiego, żeby czuć tą siłę, że tu jest tyle mięśni, które potrafią te palce, choćbym je próbował na siłę wbijać. Jeszcze raz wypuszczam. I nabieram. I wyskakują palce. To jest bardzo fajne ćwiczenie, żeby te mięśnie działały w taki sposób świadomy, żebyśmy to robili świadomie. Oczywiście wspaniałe ćwiczenie. Ja też dość szybko mówię, mam nadzieję, że internet nie przycina troszeczkę i że mnie dobrze wszyscy słyszą. Można to napisać w komentarzu ewentualnie, jeżeli są jakieś z tym problemy, będę mówił wolniej, dobrze? Na razie tu nie patrzyłem, ale będę na to spoglądał. Więc proszę tu o komentarz, najlepiej paru osób, czy dobrze mnie słychać, czy nic się nie przerywa i czy mam troszeczkę zwolnić swoją mowę. Skończyliśmy na tym ćwiczeniu oddechowym.
Dobra, pozdrawiam Grzesia Jasińskiego. Wielu wszystkich was pozdrawiam, ale się bardzo cieszę. Dobrze słychać, bardzo dziękuję. Za ten przekaz kontynuuję. Ojej, bardzo miło. Kończę czytanie, bo nie będę prowadzić dalej. Przechodząc od ćwiczeń oddechowych, pójdziemy sobie w następnym kierunku, bo jak tak mówię, ćwiczeń nigdy nie za wiele. Jest wspaniałe dzieło odnośnie sposobu trenowania oddechu, posługiwania się nim. Tubisty słynnego, teraz mi wyskoczyło to nazwisko, ale na priwie, że tak powiem, szybko mi się przypomni i odpowiem, bo to jest też taka książka, którą się częściowo posługiwałem. Ten tubista, można powiedzieć, znam jego historię nawet, grał w znakomitej amerykańskiej orkiestrze, miał problemy z płucami i tak opanował technikę oddychania, że w ogóle tego problemu nie było słychać, miał potężny dźwięk, długą frazę i obojści również się od niego uczyli. Więc to mogę podpowiedzieć na prywatnie. Z następnych ćwiczeń po oddechu, jeżeli jesteśmy już rozegrani, można powiedzieć, oddechowo, paluszki. Trzeba ćwiczyć palce. Oczywiście na początku dobrze jest troszeczkę, już jesteśmy po ćwiczeniach wstępnych, czyli poskakaliśmy troszeczkę, rozgrzać całe dłonie, rozgrzać tutaj wszystkie nasze ścięgna, co tylko możliwe i wrócić. Polecam też taką piłeczkę, ona się bardzo przydaje. Piłeczka taka ortopedyczna. W sklepach ortopedycznych różnych rzeczy może służyć, ale bardzo fajnie wszelkie receptory nam udrażnia, powoduje, że palce są szybciej dobrze rozegrane, można się nią pomasować w miejscach, które są bezpośrednio odpowiedzialne za pracę palców. Skracam ten moment, bo niektórzy to znają, a tylko przypominam, że warto i że to zawsze dobrze działa. Przykładem jest to, że z reguły to gdzieś tam mam przy sobie. Jeżeli się nie mamy gdzie rozegrać, na przykład przed egzaminem, a często tak jest, przed konkursami, możemy tylko delikatnie strojek podmuchać, palcami już nie bardzo pograć, to właśnie taka piłeczka daje w ciągu minuty więcej niż 5 minut rozegrania się na instrumencie. Przygotuję, to trzeba też o tym pamiętać, jak strojek leży, a będę coś demonstrował, to co jakiś czas trzeba go sobie moczyć. I co to zrobię, bo za chwileczkę będziemy coś robić ze strojkiem. Odnośnie palców, to chciałem wam jeszcze polecić bardzo fajne ćwiczenia, które dobrze wpływają na młodych oboistów, gdyż ustawienie palców na naszym instrumencie też nie jest takie całkiem naturalne. Z jednej strony całe szczęście, bardzo dziękuję Agata, ćwiczenia Jacoba, tak, Jacoba odnośnie techniki oddechowej, pisze się Jacob. To gdzieś w internecie można znaleźć. Ja pamiętam, że nawet w internecie chyba są częściowo opracowane, przetłumaczone już nawet niektóre fragmenty tego dzieła i warto z nich korzystać. Ale wracam do techniki palcowej. Jak ustawiamy sobie rękę do instrumentu? To chyba jest oczywiste dla wszystkich, ale jeszcze przypomnę, nie wiem czy ją widać tutaj, bo jeżeli zwisa niżej, to być może nie. Jak sobie ją opuścimy, to ona się mniej więcej tak układa. I taki naturalny sposób powinniśmy ją do górnej części przyłożyć i tak samo luźną rękę do dolnej. Oczywiście to jest teoria, wszyscy o tym doskonale wiemy, że każdy ma troszeczkę inaczej zbudowane palce, dłuższe, krótsze, albo piąty jest wyjątkowo długi, albo piąty wyjątkowo krótki, więc trzeba to wszystko dopasować. Niemniej każdy powinien znaleźć dla siebie takie ustawienie ręki, które jest optymalne dla jego palców i jeszcze zasadą jest to, że nie powinniśmy przeginać ręki w ten sposób, ani w ten. To są najczęściej popełniane błędy i ich się powinniśmy wystrzegać. Według specjalistów, najwybitniejszych profesorów, ewentualnie prawa ręka w nadgarstku może być minimalnie zgięta, żeby stanowiła jeszcze bardziej taką podporę dla kciuka, żeby ręka nie musiała pracować na tej powierzchni, bo też tu zbyteczne naprężenia powodują, że nie będzie się nam dobrze grało albo po jakimś czasie takiego ćwiczenia ręka zacznie boleć. Więc ćwiczonka i teraz polecam książkę, to szybciutko przekażę. Tytuł będę może dwa razy powtórzę. Jak zdobyć i utrzymać technikę pianistyczną? Jak zdobyć i utrzymać technikę pianistyczną. Autorstwo pani Marii Niemiry. Ta książka jest można ją dostać przez internet, można kupić. Nawet chyba dzisiaj sprawdzałem. Mam osobiście ją też podpisaną, zapraszałem. Pamiętam jeszcze, jak prowadziłem kursy w Sączu, to zawsze pani Niemira przychodziła do nas, robiła wspaniałe ćwiczenia. Bardzo to miło wspominam.
Następnie, jak już mamy, można powiedzieć, paluszki rozegrane, bo oczywiście tymi paluszkami to właśnie to są ćwiczenia od pani Miry, można troszeczkę popstrykać, można powciągać, to bardzo pomaga osobom, które mają przeprosty na palcach. To na instrumencie nie jest mile widziane. I powiem szczerze, że nawet obserwowałem kiedyś najwybitniejszych oboistów i nie, u nikogo nie widziałem, żeby przeprosty były. Oczywiście te przeprosty z wiekiem, one z reguły się poprawiają, ale żeby temu pomóc, to w tej książce są odpowiedzi na to. Między innymi to jest takie właśnie wciąganie pojedyncze, palców. No niektórzy pamiętają, więc się pewnie podejrzewam nawet uśmiechają, bo zwracają zawsze na to ćwiczenie uwagę i do dzisiaj można powiedzieć, że stosuję, bardzo się ono przydaje. Ale przechodzimy dalej, bo widzę, że czas nieubłaganie biegnie. Stroik. Mamy palce rozegrane, oddech rozegrany, stroiczek. Zaczynamy, oczywiście on jest dopiero co namoczony, więc nie można wymagać jakiegoś konkretnego ćwiczenia. Gramy sobie dowolne dźwięki w glissandzie. Coś takiego. Jak już się bardziej rozegra, to potem można sobie starać na stopniach pograć. I tutaj można używać troszeczkę pracy ust, czyli coś takiego. I tak dalej. Można się tym stoiczkiem troszeczkę pobawić. Jak już jesteśmy rozegrani również ustami, czyli te wszystkie mięśnie w ust popracowały, to staramy się zagrać sobie dźwięk H. Żeby go sprawdzić, to najpierw zagrać sobie go. Jak mam instrument w rękach, to... Tak, dobrze słyszę. I teraz to ważne, żeby wziąć spokojnie oddech. I gramy dźwięk H. Staramy się, żeby był idealnie stabilny. Równiutki. Dlaczego zacząłem kręcić tą głową? Nie tak z nudów, to po to, żeby pokazać, że jestem rozluźniony. Że nie jest to na zasadzie... spięcia i wszystko mnie gdzieś zaczyna gdzieś tam powolutku drgać. Nie, jestem zupełnie rozluźniony i mogę się muzycznie obrócić w lewo, w prawo, nie kosztuje to mnie nic, a dźwięk jest idealnie prosty. To jest idealna postawa i zadęcie. Ważne, żeby starać się to ćwiczenie wykonywać w taki sposób, żeby nie przytrzymywać stroika ręką. Ma być rzeczywiście trzymany mięśniami ust. Jeżeli Państwu się to nie udaje, to znaczy, że stroik jest źle trzymany ustami, że to zawinięcie jest za małe i że oczywiście, jak gramy na oboju, ten obój go przytrzyma, ale to jest taki wyznacznik tego, że coś jest nie tak i ten nasz aparat zadęciowy troszeczkę musimy skorygować. Musimy go skorygować tak, tak zawinąć usta, żeby stroik nam nie wypadał. Następne ćwiczenie na tym samym stroiku, crescendo diminuendo. Tu się okaże, że musimy, żeby robić crescendo, więcej troszeczkę powietrza dać, ale równocześnie, żeby intonacja się zmieniła i to się to samo tyczy instrumentu, musimy troszeczkę poluzować usta, musimy nimi minimalnie popracować, wytworzyć taki automat, który powoduje, że jak gramy głośniej, otwieramy usta, dźwięk się nie zmienia, robimy diminuendo, intonacja się dźwięku nie zmienia, a my gramy teraz ciszej. Ja zaprezentuję, może to będzie widać. Tak, od razu powiem, że w dobie naszych lekcji online jest to niemożliwe zrobienie na komunikatorze typu Skype czy jakiś inny, gdyż te wszystkie programy wyrównują dźwięk. Jeżeli coś gramy bardzo cicho, to pokazują się jako bardzo głośno. Jeżeli wyciszamy, no to one szukają z wyrównanego dźwięku nam troszeczkę ten większy dźwięk zaniżają. Więc mam nadzieję, że Państwo teraz słyszeli, że starałem się grać od cichego dźwięku do dużego i z powrotem. Następnie na tym samym stroiku zaczynamy grać sobie ha, ha, ha. Coś takiego. Bez użycia języka. I tu strasznie ważne jest, żeby tym głównym, może nie czynnikiem, ale żebyśmy czuli, że w czasie tego ha, 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 tak samo jak się śmiejemy, przepona pracowała. To jest znakomite ćwiczenie na uruchomienie przepony, na zrozumieniu, że właściwie ona sama pracuje, że my za dużo o niej nie musimy myśleć, a przy okazji wprawka do wibracji, do wibrata. Jak się nam tak uda, to potem wystarczy troszeczkę połączyć te dźwięki i się wytwarza już taka wstępna wibracja. W
międzyczasie oddechy do takich ćwiczeń możemy sobie nabierać nie tylko ustami, ale stosować sobie też oddech nosem, który powoduje, że troszeczkę lepiej się nam jeszcze gardło otwiera. To jest taka naturalna sprawa, o której powiem szczerze, jako pedagog długo nie wiedziałem, ale robiłem to naturalny taki sposób intuicyjny. Stosunkowo niedawno od znakomitego profesora Vandal nazwisko dowiedziałem się, że taka technika też pomaga optymalnie ustawić gardło, że lepiej się rezonans tworzy, lepiej wszystko funkcjonuje, czyli grając sobie. A cała sztuka polega na tym, żeby nabierając powietrze tak ustawić gardło, żeby było optymalnie otwarte. Z jednej strony, żeby dmuchało ciepłym powietrzem, a z drugiej strony troszeczkę jak u śpiewaków, maksymalnie znaleźć taką szerokość w gardle i w całym aparacie tutaj ustnym, żeby ten dźwięk był jak najbardziej okrągły i żeby można było, żeby szerokim strumieniem można było dmuchać w strojk. Następna rzecz, jak już mamy ten strojk, staccato, od razu możemy ćwiczyć. Na początku krótkie, potem długie, które jest dużo trudniejsze. Jak już mamy to, to przyjdziemy błyskawicznie, bo czas ucieka, ja sobie zdaję sprawę. Wprawki do podwójnego staccata na tym samym strojku. Proszę sobie nawet teraz, jak siedzicie za swoimi monitorami, zrobić coś takiego. Takie ku, ale takie bardzo, jakby coś, jakby okruszek wam wpadł gdzieś tam do końca gardła i próbujemy go tak wykaszleć, można powiedzieć. To jest K. Nie wiem, czy dobrze na kamerze słychać. I teraz to samo próbujemy ze strojkiem. Jak nam tak wychodzi, to próbujemy już z początku podwójnego staccata, czyli na zmianę. Tu, ku, tu, ku. Jak nam tak wychodzi, to jest cudownie, to zaczynamy dbać o jakość i o wyrównany dźwięk tych dwóch elementów, czyli jednego ku, drugiego tu. Na czym cała sztuka polega? Żeby one się specjalnie od siebie nie różniły. Bardzo często na początku, jeżeli się ćwiczy podwójny staccato, to wychodzi coś takiego. Przeróżne rzeczy. Albo jest zdławione to staccato, albo ma inny dźwięk. Ideałem jest, jeżeli będziemy dążyć do tego, żeby były bardzo podobne do siebie te dźwięki. I też bardzo ważnym elementem jest, to potem też na oboju, mam nadzieję, zdążymy zrobić, żeby ćwiczyć szerokie podwójne staccato. Dlaczego? Krótkie staccato jest w miarę łatwe, ale dużo ładniejsze jest szerokie. Dlatego od początku, jak tylko zaczynamy się interesować podwójnym staccatem, próbujemy grać. Słuchać w miarę, że ono jest szerokie i ono w miarę jest do siebie podobne. Dobrze, przechodzimy do następnych elementów. Mam nadzieję, że w miarę szybko. Następnie paluszki musimy, inaczej, wkładamy strojk do instrumentu i zaczynamy grać co? Może to być gamma, ale polecam na początek wprawki. Od razu w skrócie tylko powiem, że uniwersalna chyba większość, myślę, że 50% z Was, a może 80% zna, Die Spieltechnik der Oboe, Günter Passim, Reinhold Malzer. Może pokażę tak. Jak się wpisze Spieltechnik der Oboe, to w internecie wyskoczy, gdzie to można kupić, w jaki sposób. To są wprawki, które są znakomite, można powiedzieć, można to podzielić sobie, grać sobie ze 3 strony dziennie, powtarzając tam niektóre elementy, one znakomicie wpływają na palce. Mam nadzieję, że to wszyscy pamiętają. Ze wszelkimi pytaniami to nie wiem, czy zdążę jednego wieczoru odpowiedzieć albo jednego dnia, ale postaram się każdemu odpowiedzieć, kto czegoś nie zrozumiał z tych naszych dzisiejszych zajęć. Ja polecam bardzo fajne wprawki, które są moim zdaniem lepiej układające palce niż gamy. Zawsze pokazuję też, ostatnio przynajmniej na kursach, studenci też chyba wiedzą, że ćwicząc bardzo nawet szybko gamy, palce czego się uczą? Na pewno nie szybkości. Jeżeli zwrócimy uwagę, zawsze robię taki eksperyment albo komuś tam proszę, żeby ktoś zagrał. Zobaczmy sobie gamkę C-dur, na przykład tam przez jedną oktawę nawet. I zwróćmy uwagę na czwarty palec lewej ręki, powiedzmy. Dobrze? Czwarty palec lewej ręki. Nie wiem, czy mi w ogóle odpali ten dźwięk, ale to teraz chwila próby dla mnie. Można powiedzieć, że była w miarę szybko, ale teraz jak pracował w tym szybkim tempie mój czwarty palec? To było wszystko. Czy można w ten sposób ćwiczyć biegłość palców? Nie można. Dlatego, a czy można przypilnować, żeby te palce były idealnie nad klapkami? Moim zdaniem do końca też nie można. Można te gamy grać nawet szybko, ale mogą się te palce niestety też nam wymykać spod kontroli, czyli
jest to możliwe, bo jest dużo czasu, bo pomiędzy jednym dźwiękiem a następnym, mówię o tym samym palcu, jest dużo czasu, więc może przeróżne błędy popełniać ten palec. Dlatego potrzebne są wprawki oraz ćwiczenie trilli. Wiem, że z tymi trillami to pewnie już jestem, ci, którzy mnie znają, to zbyt męczący, ale przypomnę, gamma de dur, będę bardzo teraz w dużym skrócie mówił, żeby jak najwięcej tych ćwiczeń pokazać, a trochę jeszcze jest. Gamma de dur najprościej, dlaczego? Bo wszystkie palce są w użyciu, a są w miarę podstawowe dźwięki. I gramy po 4 sekundy albo dłużej każdy tryl w tej gamce de dur z obiegnikiem najlepiej, bo obiegniki się potem przydają, czyli bierzemy oczywiście ładnie oddech zawsze. Zagrałem dosłownie do parę sekund i te palce, każdy z tych palców się poruszył tyle, że musiałbym 15 minut grać gamy, żeby te palce się tyle razy poruszały. Ale kolejna rzecz, to nie tylko te trille. Te trille oczywiście przez 2 oktawy sobie gramy. Jak już się znudzimy tymi trillami, będą wszystkie idealnie palce pracowały, to możemy przejść do gamki cisdur, do jakichś innych, kolejnych. Następna wprawka, która mi się bardzo podoba, to jest taka, można powiedzieć, podwójna i też ją większość osób zna, ale będę się przy tym upierał, że to jest jedna z lepszych ustawiających palce bardzo dobrze. To jest granie też na bazie gamy de dur, takiego ćwiczenia. Od następnego stopnia. I zwróćmy uwagę na jedną rzecz. Jak pracują palce? Moim zdaniem nie mogą pracować lepiej, o czym być może znajdzie się ktoś, kto pracuje palcami dużo lepiej niż ja, ale odnośnie moich palców jest to idealne ćwiczenie, że każdy palec znajduje swoją klapkę i pracuje bezpośrednio nad nią. Nie ma żadnego przejścia, nie ma miejsca ani czasu na podniesienie. On pracuje idealnie nad swoimi klapkami i uczy się precyzji w dotykaniu klapek tam, gdzie powinniśmy je dotykać i ręka pracuje jak najbardziej prawidłowo. Oczywiście zawsze pamiętać, jak go ćwiczymy, rozluźniamy rękę, masujemy kciuk i znowu ćwiczymy dalej. Mnie jeszcze na razie nie boli, bo dużo ćwiczę. Gramy sobie tak dalej, oczywiście na każdym stopniu, jeżeli to nas już nudzi, to wersja wirtuozowska jest taka, że łączymy sobie pomiędzy tymi interwałami dźwięki w taki sposób. I tak dalej. Żeby nie tracić czasu, to mniej więcej tak to wygląda. Kolejne ćwiczenie, można powiedzieć bliźniacze, ale troszeczkę inaczej wygląda. 4 razy do góry, 4 razy na dół i 4 razy tam z powrotem w takiej koncepcji. Za bardzo romantycznie to gram, od razu powiem, powinno się grać idealnie równo. Idealnie równo. Także jeżeli coś z tego Państwo jesteście w stanie zapamiętać, to błagam, to jest jedno z lepszych ćwiczeń, które Wam cudownie ułoży rękę na instrumencie. Bardzo ważna rzecz. Następna. Długie dźwięki. Nigdy nie byłem zwolennikiem takich długich dźwięków, że gramy długi dźwięk i się tak naprawdę nudzimy, oglądamy telewizję i tak dalej. Nie. Jeżeli już ćwiczyć, to postawić go w miękki sposób i od razu starać się coś z nim zrobić albo zmienić na inny. Może crescendo diminuendo. Oczywiście prosty dźwięk na stoiku ćwiczyliśmy. Tam to jest niezbędne i to jest świetne ćwiczenie, bo jeżeli na stroiku potrafimy zagrać długi dźwięk równiutko, to nie ma możliwości na obój, będzie tylko łatwiej. Jest dłuższy słup powietrza i ten dźwięk sam znakomicie wychodzi. Więc jak już mamy obój, to robimy sobie crescendo. Zaczynamy najlepiej z powietrza, bez użycia języka. Na początku od łatwiejszych dźwięków, na przykład D dwukreśne. Powiedzmy przynajmniej 6 do 8 dźwięków w różnej skali, tak samo to może być wyżej. I tak dalej. Następne, to samo, ale w trakcie staramy się już dodać troszeczkę wibracji. Ta wibracja, jeżeli ktoś nie umie, to zaraz dojdziemy do tego, jak to ćwiczyć szybciutko. Pokażę takie 2 dźwięki, po drodze, gdzie się ma pojawić ta wibracja.
Czyli zaczynamy od prostego dźwięku, wibrację zaczynamy stosować w sposób taki, żeby ona nie była taka nachalna, ona się pojawić ma jakby z niczego, po czym zanikać powinna wibracja, żeby długi dźwięk skończył się idealnie prostym dźwiękiem i zakończonym jak na klarnecie, pięknym dynuendem, obojętnie jaki by to nie był dźwięk, niech to będzie tak coś niżej. Niech to jest G, tylko teraz nie chcę już tego ćwiczenia wykonywać zbyt długo, bo jeszcze mamy następne. Bardzo ważne ćwiczenie i tu jest kolejna rzecz dla obojców istotna niesamowicie, jak wykonywać górne dźwięki, jak się ich nauczyć łączyć. Najczęstszy błąd, zaciskamy za bardzo te dźwięki, one są ściśnięte, nieładne. Przez dwie oktawy proponuję, tych ćwiczeń też jest dużo, każde jest dobre, które powoduje, że musimy grać legatem najlepiej na różnych dźwiękach skali, ale niech to jest na przykład CC, C, do to czy kreśnego dochodzimy. I tak dalej. Staramy się, żeby to legato było jak najładniejsze, ale najważniejsza w tym wszystkim jest zasada, że do tego potrzebne wam będzie lustro, żeby grając te górne dźwięki ustami nie robić prawie nic. Wszystko, co robimy, żeby tą górę osiągnąć, bo tak by było najprościej, tylko wtedy jest dźwięk ściśnięty i brzydki, on niemiłosiernie. Wszystko, co możemy zrobić, to ciśnieniem oraz zagraniem dźwięku, żeby go dociągnąć, gardło troszeczkę na i, a jednocześnie wszystko pootwierane, czyli co? Przede wszystkim wargi, żeby były jak najbardziej luźne. Wargi zawinięte, wargi są takim tłumikiem dla strojka, one powodują, czy dźwięk mamy ładny, czy nie. Jeżeli byśmy nie używali warg, no dźwięk będzie taki, ja teraz włożę, a to fajne ćwiczonko, jeszcze przypomniało mi się, włożę strojk tak głęboko, że będę miał wargi na nitce, czyli żadnego kontaktu ze strojkiem. Coś tak to wygląda. No dźwięk żadnej kontroli nie ma, bo nie mamy tego amortyzatora warg. Jeżeli tylko przyłożę do warg ten sam strojk i te same dźwięki zagram, nawet w taki sam sposób bez troski. Zupełnie inna barwa, więc pamiętajmy, jak coś nam nie brzmi, to znaczy, że troszeczkę mamy mało zawinięte usta. Ale to ćwiczenie, o którym chciałem wspomnieć, jest bardzo ciekawe, na pracę też przepony. Gramy na przykład D oktawę niżej i próbujemy bez użycia klapki oktawowej, tylko od razu ostrzegam, to będzie brzydkie barwowo ćwiczenie, musimy osiągnąć górną oktawę, potem zejść z powrotem. I jeżeli to się nam udaje na dwóch, trzech dźwiękach, to znaczy, że potrafimy przeponą znakomicie pracować. Wygląda to tak. Strojk ma cały włożony. Nie może ani przez milimetr dotykać, wręcz korek niech trzymają usta. Tak, tu można powiedzieć, całe siły, nawet jakieś inne alikwoty mi się odzywały, ale zmieniał się dźwięk. Jeżeli Państwu ten dźwięk się nie udaje zmieniać, to znaczy, że praca przepony jest za mała. Takie ciekawe ćwiczenie, nieładne. No, powiem szczerze, że sąsiedzi nie będą zachwyceni takim ćwiczeniem, ale może jak wrócimy do szkół, albo ktoś ma prywatny domek, to gdzieś tam można sobie takie ćwiczenie porobić. Kolejna rzecz, jak gramy górne dźwięki, to taka zasada jest od wielu, wielu lat, że troszeczkę gramy dół, wszystko na U, a górne dźwięki, żeby do nich dociągnąć, żeby nie były za niskie, gramy troszeczkę na I. I też lubię to ćwiczenie, nie wiem, czy mi dzisiaj wyjdzie, bo to jest takie śpiewanie troszeczkę, mnisi buddyjscy też taką technikę wykorzystują do śpiewania. Śpiewamy sobie od U do I, ale w taki sposób, żebyśmy słyszeli, że się tworzą dodatkowe alikwoty. Czyli to nieruchome U w ustach, to jest to, co trzymamy strojk, czyli strojkiem w ogóle tutaj nie operujemy, ale gardłem zmieniamy głoskę od U do I. Śpiewamy sobie tak. U, głębokie U i do jasnego I. U. Jeżeli parę takich ćwiczeń wykonam, to wiele Państwu słyszało też na kursach, kiedy to pokazuję, że pojawiają się po drodze alikwoty. Spróbuję tylko raz pokazać, to zajmie może 10 sekund. No, powiem szczerze, że nie, dzisiaj próba nie najlepsza, nie będę kontynuował, powinny być słyszalne alikwoty i łatwo się tym można pobawić. Ci, którzy mnie znają, wiedzą, że to wychodziło. Dzisiaj nie będę tego kontynuował z tym śpiewaniem, chyba sobie dzisiaj dam spokój. Belkanto to nie moja, widać, działka, przynajmniej w śpiewaniu, w graniu, to jak najbardziej. Ćwiczenia przez dwie oktawy mamy. Tak, rozpoczęcie dźwięku. Można powiedzieć trzy podstawowe sposoby na rozpoczynanie dźwięku. No co, oboiste kawały są nawet takie, nie? Jak żeby zagrał
Bo już, a to nie, dzisiaj może nie czas na kawały, w każdym razie wszyscy wiemy, że niskie dźwięki, zwłaszcza to czuję tfu albo tfu, tfu i tak dalej, więc żeby tego uniknąć, musimy znaleźć zasadę, co powoduje, że się nam dzieje tfu. Oczywiście może to być niesprawny instrument, może to być wysuszony stroik, niewłaściwy stroik, ale jeżeli to wszystko działa, to powinno się łatwo grać dźwięki i je atakować. Najczęstszym błędem jest zbytnie zaciśnięcie stroika. Jak zaciśniemy stroik, od razu się dzieje... coś takiego. Więc musimy pamiętać, zobaczymy, czy on ma otwór, i dmuchać bez użycia języka. Starać się, żeby dźwięk się potrafił wydobyć bez użycia języka. Na początku bym proponował, żeby to było bardzo powoli i zorientować się, w którym momencie, jakie ciśnienie musi być, żeby dźwięk zaczynał powstawać. Czyli dmucham stopniowo coraz mocniej. A za szybko mi teraz akurat odpalił ten dźwięk, to widocznie ta technika ustawowa jest całkiem niezła. Albo stroik jest taki, że sam odpala. Bo chciałem, żeby to troszkę dłużej trwało. O, i teraz wiem, że on się pojawił w takim momencie. Następnym razem staram się, żeby ten moment, kiedy dmucham, był troszeczkę krótszy, żeby on się pojawił bez języka, ale wtedy, kiedy chcę. Świetnie, odpaliło, gram każde powtórzenie, staramy się grać coraz delikatniej. Następna metoda to samo, ale dołączamy język w trakcie, czyli w tu, będzie coś takiego. Za trzecim razem już mamy tak ustawione, że właściwie powinno to samo nam wyjść bardzo ładnie z użyciem samego języka, już bez tego powietrza wcześniej. Tak, troszeczkę tam przebijała oktawa, czyli coś nie było najlepiej. Co można zrobić w takiej sytuacji? Od czego to może zależeć? Albo za mało poluzowałem usta, albo stoik się za bardzo zamknął. Z tego co widzę, troszeczkę tu być może sucho jest, ale postaram się bez użycia rąk, bo to najprościej by było otworzyć go, tak ustawić usta, żeby sobie wyobrazić, to wam też często polecam, jakbyśmy mieli ustami otworzyć ten stroik w taki sposób, dobra, jakbyśmy mieli klej na wargach i ten stroik otwierali, czyli miarę nisko. Zdaję sobie teraz sprawę, że musi odpalić. I odpalił. To jest też siła sugestii i takiej koncentracji. Z tą koncentracją, to jest kolejna rzecz, jak ćwiczymy, słuchajcie Państwo, czy to jest 5 godzin, czy 2, tak ćwiczyć, żeby była maksymalna koncentracja, taka, jaka jest potrzebna na występie. Sami wiecie, że jak wchodzimy na koncert, nagle nam zależy na każde, Jezu, tu jest to trudne miejsce, tam jest łatwiejsze. Bardzo ważne jest, aby ćwiczyć w takim napięciu, takim natężeniu umysłowym, aby ta koncentracja nas pochłaniała całkowicie, bo to samo potem jest podczas koncertów, naszych występów. Wiem, że czas na pytania, więc być może do tego przejdziemy, chociaż strasznie żałuję, bo zostało mi troszeczkę tutaj jeszcze pytań. Ja powiem szczerze, że mam przygotowaną nawet wodę, miał być oddech pernamenty, miało być więcej podwójnego stakata, miały być rekordy bite stakata, no ale to może jeszcze jakiś przyjdzie czas kiedyś na uzupełnienie tego wszystkiego, tylko pokażę z tym oddechem pernamentnym, bo to być może ktoś by chciał wiedzieć, od czego zacząć kurs pernamentnego oddechu w 1,5 minuty, dobrze? Jeżeli się zgadzacie na to, to szybko pokazuję. Wyobrażamy sobie, że mamy wodę w ustach, czyli i oddychamy nosem. Bardzo łatwe. Teraz zatykamy sobie nos, mamy wodę w ustach i wypluwamy ją. Tak jak dzieci czasem robią, że ta taka stróżka, żeby leciała. Tak, coś takiego. Jeżeli wam to nie wychodzi samym powietrzem, to faktycznie sobie nalać wody do ust i w ten sposób się bawić. Tylko ostrzegam, że to się leje z reguły w dół, więc zrobić sobie to gdzieś nad umywalką, lekko pochylonym. Teraz jak nam to wychodzi, to już jest połowa sukcesu tak naprawdę, bo następna rzecz z tym pernamentnym oddechem to jest. Mamy wodę w ustach, oddychamy nosem, jeden wdech. Jakbym to robił tak, to znaczy, że to jest wdech, tak jest wydech. I za trzecim razem wypuszczamy wodę z ust, wyobrażamy sobie, że to jest woda, jeżeli by nie wychodziło, to wtedy faktycznie z wodą, a równocześnie pociągamy powietrze nosem, czyli mam wodę, udaję, że mam wodę. Już. I teraz tak, zaciągnąłem powietrze, wypuściłem tak naprawdę powietrze, jeżeli by się nie udawało, to wodę, i teraz kontynuuję dalej dmuchanie, bo wziąłem nosem powietrze, czyli... I teraz skracamy ten czas, żeby ten moment, kiedy wypuściłem powietrze, a tak wyobrażam sobie, że to jest woda, był jak najkrótszy, czyli... A to potem można sobie kontynuować na rurce, takiej do picia z wodą i dmuchamy.
Tak. I teraz pokażę jeszcze w praktyce kolejną rzecz, bo być może wiele osób Państwa już zna tą metodę i posługuje się nią. Jak już umiecie tak robić, to koniecznie starać się przenieść ten wielki wór powietrza w policzkach do szyi. Nabierać tak to powietrze, abyśmy ziewali. Dobrze? To spróbujcie sobie Państwo zadziewać, to jest zaraźliwe, więc chyba nie będzie trudne. O, coś takiego. I ten biorąc oddech pernamenty, żeby wyglądał tak. Można jakimś trylu, najłatwiej go robić na trylach. Inaczej, pokażę dwa sposoby. Bardzo ustami, a drugi raz tylko szyją. Teraz specjalnie pokazuję, że to jest gorsza metoda policzkami. Dlaczego? Bo się nam układ wart się nam zmienia troszeczkę i nie mamy do końca kontroli nad stroikiem. A teraz, jeżeli będę starał się przenieść tą całą bańkę, aby troszeczkę na szyję, to coś takiego wychodzi. Ja oczywiście po to podnoszę ramiona, żeby pokazać, że biorę oddech, bo to nie wolno podnosić ramion, jak się bierze oddech. Wszystko wręcz przeciwnie, w dół powinno iść. Więc jeszcze raz pokażę, ale teraz prawidłowo, tylko że Państwo mam nadzieję, że zauważycie, kiedy biorę ten oddech w ogóle. Następna sprawa, żeby nauczyć się nim wydychać, jak już to umiemy, starać się wydychać w trakcie grania powietrze i nabierać, czyli coś takiego. No i to jest właściwie cała potrzeba, jaką mamy do wykorzystania z odnośnie oddechu. Nic nam nie grozi. Jeszcze można nawet, chociaż kiedyś było napisane w książce Obój A do Z, że nie da się oboju pernamentnego grać, grając staccato. Ja tego nie praktykuję, ale da się. Wiem, że to sprawdzałem w jakiś taki sposób, że tylko nie będzie zbyt pięknie. Więc jakoś tam wychodzi i nawet dźwięk jest w miarę stabilny, chociaż nie był najpiękniejszy. To było to, podwójne staccato, no to powiedzmy na stroiku przerobiliśmy. Chciałbym jeszcze koniecznie przed pytaniami, jeszcze mam nadzieję, że nie wyrzucą mnie tutaj ze studia Państwo, ale w największym skrócie, bo nie zdążymy wszystkich ćwiczeń, o ćwiczeniu coś powiedzieć, bo to jest strasznie ważne, to co zacząłem na samym początku. W ogóle, podział dnia. 1/3 ćwiczenia wprawki, 1/3 gamy, 1/3 etiuda. Do tego trzeba dołożyć stronę, a vista codziennie. Potem zająć się najtrudniej, zrobić przerwę, najtrudniejszymi fragmentami utworów, które mamy wykonywać. Choćbyśmy mieli 4 utwory, to wybrać, niech to będą 4 linijki, 5 linijek, zależy jakie utwory gracie, ale tych najtrudniejszych utworów i te trzeba codziennie ćwiczyć. Całą resztę wymieniać. Przez jeden dzień grać sobie 2 utwory, następnego 2. Ale teraz dalej. Dość szybko to powiedziałem, więc powtórzę. 1/3 wprawki, 1/3 gamy, 1/3 etiudy, stop. Najtrudniejsze fragmenty utworów, stop. W całości utwory wybrane, niektóre. Teraz kolejna rzecz, sobie tylko muszę tu otworzyć, to jest bardzo krótko już naprawdę i potem tylko pytania. A właśnie, tu ktoś też zapytał od razu, może coś profesor powiedzieć, to więc zacznę jeszcze odpowiedzi na pytania. Coś o wydechu po oddechu pernamentnym. To właśnie częściowo już pokazałem, że rzeczywiście, jeżeli tylko dobieramy oddech pernamentny, to mamy tego powietrza coraz więcej, bo w ten stroik nasz nie wchodzi aż tyle powietrza, żeby się go całkowicie pozbyć. Więc trzeba umiejętnie nabyć technikę, którą albo w czasie grania wypuszczamy nosem, pokazałem przed chwileczką, i to jest dość trudne, więc jest druga alternatywa. Muzyka musi oddychać, więc wcale nie grać w taki sposób, że mam oddech parlamentny i fajny stroik, to gram całą stronę, na przykład Telemana, Fantazji bez oddechu. Nie, no to każdy by się zamęczył, to jest męczące. Muzyka musi oddychać, oczywiście. Tylko wtedy, żeby oboista się nie zamęczał, to miejsca, które są na oddech, wykorzystujemy na wypuszczenie tylko i wyłącznie powietrza, a w trakcie grania tej fantazji, w trakcie frazy, dobieramy sobie dyskretnie nosem. I można powiedzieć, że kończąc tą fantazję, jesteśmy wypoczęci, nie widać zmęczenia. Można powiedzieć, że gramy, no nie chcę porównywać do innych instrumentów, ale one są troszeczkę mniej męczące z niektórych względów. Mamy duży komfort zapasu siły i kondycji. Więc w taki sposób, że gram, nie wiem, nie mam tu akurat utworu jakiegoś wybranego, ale zrobię tak, że wezmę sobie oddechem pernamentnym oddech, a wypuszczę ustami i znowu będę grał dalej. Thank you.
tak dalej. Dwa razy wziąłem permanentny oddech, raz wypuściłem, czuję się znakomicie. Stakatko podwójne oczywiście też miałem jeszcze o tym powiedzieć króciutko. Ćwiczymy go w taki sposób jak na strojku, potem to samo co było na strojku z samym instrumentem, czyli na zmianę idealnie równy dźwięk, nie może być rozróżniany. I raczej szeroko. Jak się to uda, to szybciej. Potem dokładać po dwa dźwięki, żeby synchronizacja z palcami była, to jest kolejny trudny element. Ale jak najszerzej, bo potem jak będziemy grać szybko, to już właściwie nas ta artykulacja nie będzie ograniczała w niczym. Potem można gamy sobie ćwiczyć w taki sposób. Ale też szeroko. Krótko jest bardzo łatwo. Potem, żeby umieć po prostu grać szybko, no to potem się to staccato podwójne przydaje kiedy. No są utwory, czy w literaturze orkiestrowej, czy w obojowej. Karnawał Wenecki. Kadencja Mozarta. I tak dalej. Także warto tymi wszystkimi środkami operować. Dlaczego warto wszystkie umieć? Dlatego, jeżeli ma nieograniczony oddech, nieograniczone, oczywiście w cudzysłowie nieograniczone, staccato, umiejętność posługiwania się w odpowiedni sposób oddechem i frazą, również wibracją, to właściwie jaki utwór może nas zaskoczyć? No może nas tylko zaskoczyć taki, którego nie wyćwiczymy. Więc musimy ćwiczyć, mieć cały aparat, można powiedzieć, opanowany w doskonały sposób i wtedy rzeczywiście możemy być artystami, którzy się cieszą z grania. Jeszcze muszę dodać, ale już czytam właśnie, oddechu permanentnym. Jeżeli są jakieś pytania, teraz akurat mi umknęły, są jakieś potwierdzenia, czekam, więc w międzyczasie, kiedy czekam na pytania, to jak się zabrać do utworu? W największym skrócie. Przede wszystkim korzystać, przesłuchać koniecznie, nie wierzyć w to, że nie powinno się słuchać nowego utworu, bo się nabiera jakichś nawet złych nawyków, albo nawet dobrych, ale kopiuje się kogoś. Absolutnie się nikogo nie kopiuje. Jeżeli ktoś jest w stanie skopiować jakiegoś dobrego obojca, naprawdę możemy się tu na wizji założyć, nie wiem, pudełko nowych strojków funduje, jeżeli ktoś zagra identycznie jak jakikolwiek oboista, bo się go nasłuchał. Nie da się tego zrobić, ale można poprzez słuchanie nabrać wspaniałych manier oraz takich przyzwyczajeń, które samych najczęściej nie wymyślimy. Znaleźć sobie wykonawcę, który wam najbardziej do gustu przypada i nim posługiwać się jego estetyką gry. Następnie, jak już znamy utwór, który ten ktoś pięknie gra, rozczytać go, poznać całą formę i znaleźć fragmenty, które się powtarzają, żeby nie ćwiczyć bez sensu tych samych fragmentów, które już gdzieś na przykład były. Czyli zrobić z tego utworu krótszy utwór. Następnie w pierwszej kolejności wybrać najtrudniejsze fragmenty i tu jest to takie chyba podsumowanie tego dzisiejszego naszego spotkania. Ja tu przeskoczę jeszcze, bo są pytania, które mi potem znikają. Mam małą przerwę. Co jeśli po wzięciu oddechu permanentnego mam przerwę w dźwięku? Co robię źle? To nic, to znaczy, że to wszystko już jest dobrze. Brakuje dosłownie takiej odrobiny wytrwania, żeby to połączenie, kiedy... żeby wdmuchać mocniej powietrze, które się już nabrało. A najczęstszym błędem, że dźwięk się przerywa, jest niekontrolowana praca ust. Że troszeczkę one przymykają stroik i ten dźwięk na chwileczkę znika. Czyli... Nie. Właśnie wtedy, przy tym kontrolowanym ustawieniu ust, musimy pamiętać, że wręcz je troszeczkę uchylamy. I wtedy jest tak. Po pierwsze, przenieść go niżej, a po drugie, pamiętać, że to usta powodują, że najczęściej się dźwięk zrywa. A w szklance ćwiczyć, jeżeli w szklance bąbelki cały czas wylatują, to znaczy cała technika jest doskonała, tylko że usta psują troszeczkę nam zabawę. Teraz dalej. Zachęcić. O, właśnie, bardzo dziękuję za to pytanie. Dobrze. Jesteś takim oboistą, jaki potrafisz sobie zrobić stroik. Zachęcam, dziękuję Przemku za twojego posta, zdążyłem go przeczytać. Słuchajcie państwo, no stroiki, ja tu nieprzypadkowo nawet wziąłem, bardzo dziękuję. Słuchajcie, stroiki, podstawa. Ja powiem szczerze, że długie lata nie robiłem. Teraz jestem oboistą, który zarówno kupuje i także i robi. O, dzisiaj mogę się pochwalić, to jest między innymi mój stroik, nawet jeszcze mam dwa inne, które... O, tu mam chyba jeden od pana, no nie chcę tu robić
nie wiem czy wolno od pana Przemka nalewajki, od którego chętnie kupuję te strojki, ale tu mam od chyba Michajlo, a tu mam raz, dwa, trzy, cztery swoje i gram na swoim. Także zachęcam do robienia, to jest podstawa. W każdym wieku można kupić naprawdę drzewo wyheblowane, można nawet u makerów, którzy robią te strojki, chyba też zamówić wyheblowane drzewko, wyfasonowane i nawijać pod kątem, można powiedzieć, dzięki informacjom dostarczonym przez właśnie nauczycieli, ale YouTube, tam wszystko jest. Po drugie, polecam książkę, tak samo tobie, Przemku drogi, nie wiem, czy masz do niej dostęp, Understanding the Obelisk, Graham Salter. Ja wam pokażę, bo tak powiedziałem, że wiadomo, to trzeba mieć. Słuchajcie, to kosztuje tam chyba 50 euro, więc można zbierać, można poprosić o prezent na urodziny postaci. Słuchajcie państwo, kompendium wiedzy na temat budowy strojków, robienia oraz przykłady, jak oboiści światowi, jakimi strojkami się posługują, jakich rurek używają, jak heblują drzewo. Właściwie wszystko w tej książce na temat strojków, można powiedzieć, jest. I po tym wiedzeniu wszystkiego na temat strojków, i tak jeszcze długo nie będziemy mogli robić strojki, dlatego potem jest potrzebna bardzo długa praktyka, dlatego im wcześniej zaczniecie robić te strojki, tym dla was lepiej. I tu koniecznie nie żałować na to czasu, bo przychodzi taki moment, że jesteśmy gdzieś sami, trzeba sobie ten strojek zrobić, jest konkurs, zmienia się pogoda i jeżeli tego nie potrafimy zrobić, to niestety jest za późno, żeby gdzieś na kogoś liczyć. Koniecznie. Mam nadzieję, że to było dość dobrze widoczne w kamerze. W razie czego zapraszam też tam gdzieś na priv. Jeszcze z książek, które chciałem polecać odnośnie ćwiczenia, patrzę też przy okazji. Co sądzę o graniu na strojkach plastikowych? To szybciutko powiem. Moim zdaniem jest to w jakiś sposób alternatywa i nie chciałbym powiedzieć, że przyszłość, ale uzupełnienie tego, co mamy. Moim zdaniem mamy czasy takie, że absolutnie nie wolno się nam odwrócić od strojków drewnianych. W plastikowe się w ogóle troszeczkę inaczej dmucha, troszeczkę inaczej gromadzą wodę, troszeczkę inaczej przez nie przepływa. Ona nie ma takich rowków, które ma naturalny sposób drzewo. Oczywiście one są pod tym względem wygodne, że pod względem temperatury już mogą się troszeczkę zmieniać, ale na przykład wilgotność na nich w ogóle nie wpływa z naturalnych względów i to jest duży plus tych strojków, ale nie dają takiej elastyczności jak dobrze zrobiony strojek drewniany. Po drugie, tych strojków drewnianych powinno się mieć więcej na każdą okoliczność. Te lżejsze wspaniale się sprawdzają w wilgotnym klimacie, te cięższe się sprawdzają bardzo dobrze w suchym, a strojek plastikowy jest dobrze, ale to jeszcze nie jest to, co do profesjonalnej muzyki można by od niego wszystko wymagać, dlatego taki jeden w pudełku, może dwa mieć, ale nie polegać na tym, używać w sytuacjach awaryjnych, albo rzeczywiście on jest lepszy w danym momencie od wszystkich drewnianych, jakie mamy. Grać na nim, ale nie przyzwyczajać się. Uważam, że też nie jest chyba za dobrze, jeżeli młodzi ludzie się uczą na przykład tylko na strojku plastikowym, bo tak jest wygodniej. Zupełnie inne nawyki potem są na strojkach drewnianych i potem powrót do drewnianych to jest jakby nauka od początku. Nie mam nic przeciwko plastikowym, bardzo się cieszę, że ktoś myśli wreszcie o takich strojkach, ale uważam, że powinno się umieć tak samo jak w samochodzie. Można jeździć na skrzyni automatycznej i normalnej skrzynią biegów ręczną, ale póki co rajdowcy jeżdżą cały czas na ręcznej skrzyni biegów, może troszeczkę w kierownicy jest bardziej i to jest chyba takie właśnie podobne, analogiczne, to takie dobre chyba porównanie, że najlepsi jeżdżą na analogicznej, czyli najlepsi grają też na strojkach drewnianych. Książka jeszcze jedna, jaką warto sobie zakupić i zainteresować się, Ćwiczenie w rozwoju i działalności muzyka wykonawcy. To jest wydawnictwa UMF, czyli Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina. Ja tylko zaraz pokażę do okładki, a czy do kamery. Parę tylko dosłownie fragmentów ze spisu treści. Czy ćwiczenie czyni mistrza? Jak nauczyć, by uczenie muzyki było skuteczne? Polskie badania nad ćwiczeniem na instrumencie. Wykonywanie muzyki z pamięci. Strategie uczenia się na pamięć stosowane przez muzyków. Rola zdolności muzycznych i tak dalej, inteligencji. Więc proszę państwa, bardzo fajna pozycja. Polecam. Nie wiem, czy wolno mi cokolwiek reklamować, ale to wszystko w celach edukacyjnych, niekomercyjnych. Od razu powiem, że oczywiście nic nie mam z reklamowania tych książek. Cieszę się, że zapoznałem się z nimi i uważam, że każdy, kto się z nimi zapozna, ma większe spektrum wiedzy na temat tego naszego cudownego zawodu. Oczywiście od najmłodszych lat polecam granie studiów orkiestrowych, nie tylko w ramach etiud choćby. Proszę bardzo, orkiester, próbę, szpile, oboe. To jest pozycja, która jest w miarę obowiązkowa na wszystkich, nie na wszystkich, ale na wielu egzaminach, również do niemieckich orkiestr. Orkiester, próbę, szpile, oboe. Bardzo fajna pozycja. Jeszcze patrzę na pytania.
A na zgięte palce, tutaj ktoś pyta, czy mógłby profesor pokazać ćwiczenia na zgięte palce. Na zgięte palce to właśnie są te ćwiczenia, które polecałem z książki pani Niemiry o technice pianistycznej, ale, aha, bo tu nie widać chyba moich kolan, ktoś mi też napisał, powinno być na kolanach, pokażę na sobie. Mamy pięść, tak sobie zaciskamy, niech to będzie jedna ręka, wyciągamy na przykład drugi palec i wciągamy go w taki sposób na siłę, żeby aż tutaj jakby zdrapywać tą koszulę, ale żeby palec się nie załamał. On musi się zaginać w taki sposób podczas drapania i chować w kostkę. To samo trzeci. Każdorazowo. Wzmacniają się wszystkie mięśnie, które powodują, że palec, który nie ma wypracowanych tych mięśni, się przekrzywia. Bo wiem, o co chodzi. To jest dość częsty problem. Wcześniej go troszeczkę poruszałem. I każdym palcem w ten sposób. One po prostu tu muszą być po takich ćwiczeniach troszeczkę zmęczone, troszeczkę mocniejsze. Potem to samo można kontynuować ćwiczenie. Bardzo go lubię, że wyciąga się na zmianę. To jest niefajne, niewygodne. I powiem szczerze, że niełatwe, jeżeli ktoś tego nie ćwiczy, ale nawet to tak z ciekawości. Znanym solistom pokazywałem to ćwiczenie i nie każdy to potrafił wykonać. Więc nie jest to absolutnie niezbędne, żeby grać cudownie, ale na pewno w jakiś sposób uwalnia palce, że jesteśmy, my decydujemy o tym, które się podnoszą. Więc to wciąganie jest bardzo dobrą sprawą. Coś takiego, żeby, o, piłeczka do tego wszystkiego, też zgniatanie jej. Bardzo dobre ćwiczenie, żeby te mięśnie były troszeczkę tutaj mocniejsze. Patrzę na kolejne ćwiczenie. A jak komuś się zniszczył drewniany stroik, no to powiem szczerze, tych strojków powinniśmy mieć dość dużo. Jak się jeden zniszczy, to jest katastrofa, ale nie taka wielka, no bo gdzieś go można albo zrobić, albo kupić. Oczywiście wtedy ten plastikowy można mieć, ale niestety ten plastikowy też się może złamać, więc to wcale nie jest gwarancja, że jak mamy plastikowy, to jesteśmy już uwolnieni od drewnianych strojków. Ostatnie pytanie i ostatnia moja jeszcze uwaga odnośnie ćwiczenia. To muszę tylko pokazać, bo nie wyjdę naprawdę, będzie to wielka afera. Proszę Państwa, jak ćwiczymy coś, fragment techniczny, jakikolwiek, nie skupiamy się na samym fragmencie. Szukamy dwóch dźwięków, które nam przeszkadzają. Na przykład, jeżeli to będzie, jeszcze patrzę na ostatnie ćwiczenie, coś tu zagrałem trochę nie do końca dbale. Nie wiadomo, co się, gdzieś tu pomyliłem się. Gdzie się pomyliłem? Muszę znaleźć to miejsce. Na pewno nie na początku. Tu było dobrze. Tu jest coś nie tak. I teraz patrzę, jakie są dźwięki. Na tej przestrzeni. Więc zaczynam się zastanawiać, a który tak naprawdę dźwięk? I zaczynam ćwiczyć. I nie ćwiczę tego wolno za bardzo, tylko ćwiczę w maksymalnie szybkim tempie, w którym nie będę się absolutnie mylił, będzie to wykonanie perfekcyjne. Jeżeli to tempo będzie mi przeszkadzało i będę robił pomyłki, no to oczywiście muszę troszeczkę zwolnić, ale ćwiczymy od razu w miarę szybkim tempie, bo zupełnie inny jest odruch palca, ćwicząc bardzo wolno. Zresztą zauważmy, że jak soliści grają, często robią tak coś takiego palcami, szybko już tego nie robią, więc nie ćwiczmy zbyt wolno, bo co innego wtedy ćwiczymy. Być może za dużo. To jest łatwe. Już wiem, że to jest łatwe i gram to od razu w tempie. Następna nuta. Wychodzi, też jest łatwe. Dostanawiam następną. Zaczyna wychodzić. No jak się tak wyćwiczy, dodaje się w lewą stronę po jedną nutce, w prawą stronę, w lewą stronę, to w mig to ćwiczenie zaczyna przynosić efekt i gramy. I wychodzi. To tylko oczywiście ten fragment jakoś tam umiałem, także to troszeczkę jest oszustwo. I patrzę na ostatnie niestety pytanie dzisiaj, ale no co zrobić, takie czasy. Ile drewniane strojki kosztują? Od razu szybko odpowiadam, to być może jeszcze jak się komuś patrzę, ćwiczenie w rozwoju, dobra, europejskie, jak znaleźć sobie motywację. Gdzie nie mam teraz zbyt kontaktu ze swoim nauczycielem. Proszę Państwa, motywacja. Na te dwa odpowiadam i musimy kończyć niestety. Motywację szukać w nagraniach. Zakochać się, wręcz się zakochać się w jakimś utworze, w jakimś wykonaniu i dążyć się tak po takcie, żeby grać tak samo. Słuchać jak najwięcej muzyki, żeby się Wam chciało grać. Oczywiście teraz rzeczywiście nie da się przez Skype'a prowadzić tak zajęć jak normalnie, ale właśnie miłość do muzyki trzeba zdobywać przede wszystkim podczas słuchania. I starać się naśladować. Ja pamiętam w moich czasach, kiedy byłem troszkę młodszy, nie było takiego dostępu do płyt, były czarne płyty. Kupiłem rumuńskiego oboistę, który grał Albinoniego. Pamiętam, że jak włączałem gramofon, no nie taki, nie wyobrażajcie sobie, że ten stary gramofon jak za ponad 100 lat temu, nie, to aż tak dawno nie było, ale włączałem sobie płytę z Albinonim, bo taką akurat dostałem, innych nie było.
wersalka, którą miałem, taki tapczan, to sobie wyobrażałem, że sala koncertowa i bez nut, bo nie było szans, żeby tam gdzieś dostać takie nuty. Uczyłem się dźwięk po dźwięku z pamięci tego utworu. To jest znakomita metoda, lepsza niż nut. Więc proszę, jeżeli się da, to łatwiejsze utwory można się nauczyć z płyty. To jest motywacja, miłość do muzyki, największa. Ile drewniane kosztują strojki? Między 30 a 35 zł, jeżeli jest bez rurki. Może tam między 30 a 40 może się też zdarzą. Tyle kosztuje strojk drewniany, jeżeli się zleci go osobie, która produkuje strojki. Taka jest mniej więcej cena. Także, o tu jeszcze nawet chyba ktoś powiedział. Także serdecznie Państwu dziękuję. Strasznie mi tylko przykro, że ten czas tak szybko leci. Dlatego przepraszam za szybką dykcję, za to, że być może nie wszystkie tematy poruszyłem, ale nie ma możliwości, żeby tak w krótkim czasie poruszyć. Bardzo dziękuję, że byliście tutaj z nami wszystkimi. Serdecznie pozdrawiam i w tym niełatwym czasie myślę, że szybko gdzieś tam znajdziemy się na jakiejś estradzie koncertowej czy podczas jakiegoś kursu, czego Wam wszystkim również zdrowia oczywiście w imieniu swoim oraz Centrum oraz w ogóle Wiosennej Akademii Muzyki życzę wspólnie i do szybkiego zobaczenia. Dziękuję bardzo.